Dzień dobry, witam Państwa. Jan Burtan, Fundacja Prawnikon. Jestem wolontariuszem fundacji. Zajmuję się koordynacją punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez naszą fundację. Dzisiaj kolejny film edukacyjny z cyklu pytania i odpowiedzi. Dzisiaj na moje pytania dotyczące testamentów i dziedziczenia będzie odpowiadała nasza wieloletnia współpracownica Teresa Bleczyc. Witam cię, Tereso. Witam również wszystkich bardzo serdecznie. Witam. I tak jak wspominałem, dzisiaj porozmawiamy o testamentach i o dziedziczeniu. Może pierwsze, najprostsze pytanie, ponieważ znamy to z amerykańskich filmów, najczęściej z różnych seriali, a myślę, że niewielu z nas miało tak naprawdę do czynienia, chociaż może ja nigdy nie miałem z takim prawdziwym testamentem. Czym on jest? Znam go z filmów, z telewizji, a nigdy nie spotkałem się z nim na żywo. No właśnie, bo też pytanie jest trochę rzeczywiście takie prowokacyjne. Co to znaczy prawdziwy testament? Jak już określamy przymiotnikiem prawdziwy testament, to znaczy, że gdzieś w głębi z tyłu głowy mamy na uwadze, że możemy ten testament obalić. No bo to te filmy amerykańskie, tak, że tutaj testament spisywany przez prawników, a potem rodzina podważa, że no rzeczywiście w Polsce instytucja testamentu może nie jest tak powszechna jak w krajach zachodnich. Rzeczywiście niewiele osób decyduje się spisać testament, czy sporządzić może testament, tak, za życia. No bo testament to jest rozporządzenie swoim majątkiem na wypadek śmierci, a więc za życia ja decyduję, nie kto inny zdecyduje o tym, w jaki sposób to, co po sobie zostawię i co może być dziedziczone, dziedziczone będzie, w jaki sposób. Jeżeli rzeczywiście umieram, umiera człowiek i nie zostawia testamentu, no to wtedy w grę wchodzą powszechnie obowiązujące przepisy prawa kodeksu cywilnego, które stanowią o tym, jakie są kategorie osób dziedziczących, czyli która kategoria osób w pierwszej kolejności dziedziczy. Jeżeli nie ma tych osób z pierwszej kategorii dziedziczenia, to wchodzą kolejne i tak dalej, i tak dalej. W testamencie jest tak, że to ja za życia zdecyduję o tym, co się stanie po mojej śmierci. W Polsce mamy kilka rodzajów testamentów. I posługując się tym przymiotnikiem, którego użyłeś, co to znaczy prawdziwy testament? Rzeczywiście najbezpieczniej, jeżeli już zdecydujemy się na sporządzenie testamentu, to najbezpieczniej jest taki testament sporządzić u notariusza. Będzie to akt notarialny zwany testamentem, tak? I notariusz jako no, znający się na rzeczy, przecież prawnik, pomoże nam sformułować, doradzi, co możemy zrobić, co możemy zapisać, jak możemy w tym testamencie zapisać. Ale nie zawsze jest tak, że ten testament musi, żeby był ważny, czyli prawdziwy, musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, czyli przez notariusza. Możemy taki testament sporządzić samodzielnie. I tutaj bardzo, bardzo, bardzo ważną sprawą takiego testamentu ręcznego jest to, że od początku do końca musi być zapisany przez sporządzającego własnoręcznie. To nie oznacza, że napisze sobie w komputerze, wydrukuje i podpisze. Własnoręcznie to właśnie odręcznie. Czyli pisze ten testament, wszystko, co chce tam w nim zawrzeć, kogo chce wydziedziczyć, kogo chce obdarować, komu chce zapis jakiś zrobić, tak, w testamencie. Spisuje własnoręcznie. I taki własnoręczny testament musi zostać również podpisany przez osobę sporządzającą. Żeby był uznany za testament ważny, musi być opatrzony datą również. A więc data sporządzenia testamentu musi być własnoręcznie od początku do końca spisany i musi być podpis. Nie muszą być żadni świadkowie, tak? Jeżeli sporządzam własnoręcznie taki testament, to ja nie muszę mieć świadków na okoliczność, że taki testament sporządziłem. Oczywiście, jeżeli rodzina
albo ci, którzy zostali ujęci, zostali albo w taki sposób krzywdzący ich zdaniem w tym testamencie zostali ujęci, będą chcieli ten testament podważać, kwestionować zapisy tego testamentu. No to oczywiście mają do tego prawo tutaj, tak samo jak do tego sporządzonego u notariusza w formie aktu notarialnego. Mamy jeszcze oczywiście testamenty szczególne. One są sporządzane w takich okolicznościach. To są ustne testamenty na przykład. I tutaj rzeczywiście musimy mieć świadków. I tu są, o tym nie mówimy, bo to się na przykład takie rzeczy wydarzają w sytuacji, kiedy zagraża niebezpieczeństwo życia osoby, która chce testować. Nie ma czasu na to, żeby sporządzić odręczny testament albo do notariusza się udać, tak? W wypadkach lotniczych, katastrofach innego rodzaju, takie rzeczy się mogą zdarzać. Natomiast najczęściej spotykanymi w mojej praktyce zawodowej jako radcy prawnej to są właśnie te sporządzane przez notariuszy i te sporządzane własnoręcznie i z podpisem osoby, która ten testament sporządziła. I to chyba tyle, co by było najbardziej takie praktyczne w kwestiach testamentów. Oczywiście, jeżeli sporządza się taki testament, czy to notarialny, czy ten własnoręczny, no to warto też swoją rodzinę o tym poinformować, bo bardzo często zdarzają się takie sytuacje, ja taką sytuację w swojej praktyce miałam, że umiera jakaś osoba i rodzina idzie, składa wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, stwierdzając w tym wniosku, że zmarły nie zostawił testamentu. I na rozprawie pojawia się osoba, która mówi, ale chwila, chwila, oto jest tutaj testament. A kim pani jest? No ja jestem przyjaciółką zmarłego. Tak, albo przyjacielem zmarłego, rodzina nie wiedziała, a tutaj jest testament i zaczyna się batalia o to, czy testament jest prawdziwy, czy nieprawdziwy, czy został sporządzony. Zatem warto jest też poinformować rodzinę o tym, że taki testament sporządziłem i że po śmierci, gdzie jest zdeponowany. Tak, no, ten notarialny to wiadomo, że notariusz ma poza odpisami, które dał stronie. Ale tak jak już powiedziałam, jeżeli testamentu nie ma albo testamentu, no wszyscy zgodnie, tak, spadkobiercy twierdzą, że testamentu zmarły nie zostawił, to mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Tak? Wtedy ustawa, kodeks cywilny decyduje, kto w jakiej kolejności i w jakich proporcjach będzie dziedziczył po zmarłym. Właśnie mam takie pytanie od razu i to, czy w wyniku testamentu, czy w wyniku działań ustawowych, czy jeżeli spadek jest obarczony długiem, to czy my możemy zostać na przykład przez testament obciążeni czyimś długiem, czy dzisiaj dziedziczymy majątek z długiem i czy te długi są również dziedziczne? To znaczy tak, w polskim prawodawstwie dziedziczymy wszystko, co zmarły po sobie zostawił. To są również długi. Ja w swojej zwłaszcza praktyce związanej z udzielaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego czy też prawnego spotykam się naprawdę bardzo często z sytuacją, gdzie nie do końca przychodzące do mnie osoby mówią, no ale tak komornik mówi, że teraz proszę mi tutaj spłacić długi, które zmarły po sobie zostawił, ale jak ja mogę dziedziczyć długi, jak ja nic po nim nie dziedziczyłem, czy dziedziczyłam, bo on nic nie zostawił. I to jest bardzo często myślimy sobie tak, dziedziczę tylko wtedy, kiedy ten, kto zmarł, coś miał, tak? Bo wtedy mogę dziedziczyć. Otóż tak się, proszę Państwa, nie dzieje. Jeżeli i najprostsza sytuacja no jest taka, jest dziedziczy po zmarłym małoletnie dziecko. Rodzice tego dziecka nie byli w formalnym związku, tak? Żyli w nieformalnym związku. Od dawna się nie widzieli, mama opiekuje się małoletnim i dowiaduje się, że ojciec tego małoletniego zmarł.
i wie, że nie miał nic, to znaczy ani mieszkania, ani samochodu, ani wartościowych rzeczy. I sobie myśli, no, no trudno, to nie będę składała wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. W imieniu małoletniego oczywiście, tak? I okazuje się, a w pierwszej kolejności po ojcu dziedziczą dzieci, tak? Czy po zmarłym rodzicu dziedziczą dzieci. W pierwszej kolejności, jeżeli są, a nie był zamężny albo był rozwiedziony, umierający, to zmarły, to niestety dziedziczą dzieci. W związku z powyższym małoletni nie dość, że dziedziczy po tym ojcu, to dziedziczy długi, tak? I wtedy, kiedy wiemy, że zmarły pozostawia po sobie długi, to warto jest pomyśleć o tym, czy nie odrzucić spadku. Bo może się zdarzyć tak, że ten majątek, który zostawił zmarły, jest jest zdecydowanie mniej wart niż te długi, tak? I dziedziczymy oczywiście długi, dziedziczy też małoletni, tak, w imieniu którego na przykład rodzic nie odrzucił tego spadku. I warto po prostu o tym pamiętać, że to nie jest tak, że jeżeli zmarły nie zostawił po sobie majątku, to nie dziedziczymy. Dziedziczymy długi również, tak? Jeżeli był majątek, to dziedziczymy majątek i dziedziczymy długi. Mam takie pytanie od razu. Czy taka kwestia dziedziczenia, to się dzieje automatycznie, czy jeżeli my tak jakby po śmierci nie ruszymy tematu, to gdzieś ginie, czy to jest jakby procedura automatyczna, czyli ktoś umiera i te procedury spadkowe ruszają. Czy to my musimy jakby tą machinę spadkową wywołać, uruchomić? Dziedziczymy w chwili śmierci, tak? Czyli no śmierć jest tym momentem, w którym jeżeli na przykład testamentu nie było i dziedziczymy z ustawy, to z tą chwilą jesteśmy spadkobiercami zmarłego. Oczywiście mamy i nic się wtedy, możemy też nic nie robić, tak? Bezpiecznie jest, jak nie ma tych długów, bo też nic się jak gdyby nie stanie, żaden wierzyciel nie przyjdzie do nas i nie powie, no jesteś spadkobiercą, to teraz proszę spłać długi zmarłego, tak? A my mówimy, no ale ja tu nie dziedziczyłem, nic nie zrobiłem, tak? No to postanowienie sądu w kwestii, jaki jest zakres, czy jacy są spadkobiercy, kto dziedziczy, w jakiej proporcji, albo poświadczenie dziedziczenia, jest tylko sformalizowaniem tego, co się wydarzyło. Tutaj śmierć jest tym faktem, który ma znaczenie na gruncie prawnym. Jeżeli dowiemy się o zmarłym, że, to znaczy jeżeli dowiemy się, że osoba, po której dziedziczymy, zmarła, to mamy 6 miesięcy, tak stanowi kodeks cywilny, mamy 6 miesięcy na to, żeby zdecydować, czy chcemy dziedziczyć, czy chcemy spadek odrzucić. Tak? Jeżeli sytuacja dotyczy małoletniego, to za małoletniego może zdecydować jego opiekun prawny. No najczęściej jest to rodzic, prawda? Mogą to być też rodzice, jeżeli na przykład dziecko dziedziczy po swoich dziadkach, bo też tak się może zdarzyć. Niestety rodzice nie mogą samodzielnie zdecydować, czy odrzucić w imieniu dziecka spadek, czy ten spadek przyjąć. Tutaj muszą złożyć wniosek do sądu rodzinnego i opiekuńczego, który to sąd zdecyduje, tak? Jeżeli rodzice zdecydują odrzucić spadek w imieniu, to sąd musi wydać taką decyzję, czy pozwoli rodzicom spadek, czy rodzicu spadek po zmarłym odrzucić, albo spadek po zmarłym przyjąć, tak? Także rodzice tutaj działający w imieniu małoletniego muszą mieć zgodę sądu rodzinnego i opiekuńczego. Dobrze też jest wiedzieć, że jest od kilku lat taka szybka procedura
odrzucenia albo nabycia spadku. Można zamiast wnioskować do sądu o stwierdzenie nabycia spadku albo do sądu o odrzuceniu spadku, można stawić się do notariusza i spadek odrzucić. Jest to akt odrzucenia spadku, albo można spadek przyjąć również aktem notarialnym u notariusza i będzie to akt poświadczenia dziedziczenia. Tak? On zastępuje postanowienia wydane przez sąd. Są tak samo skuteczne, takie akty poświadczenia dziedziczenia i akty odrzucenia spadku są rejestrowane tak jak postanowienia o nabyciu spadku albo odrzuceniu spadku wydane przez sąd. Natomiast są szybsze, bo w dniu, kiedy taki akt notarialny zostanie sporządzony i podpisany przez osobę dziedziczącą albo odrzucającą spadek. W sądzie niestety ta procedura trwa nieco dłużej. Natomiast odrzucenie spadku w imieniu małoletniego albo przyjęcie spadku w imieniu małoletniego i tak wymaga uprzedniej zgody sądu, czyli ten wniosek do sądu o wyrażenie zgody na przyjęcie albo odrzucenie w imieniu małoletniego i tak rodziców małoletniego nie ominie. I ostatnie pytanie, takie konkludujące, czy mamy możliwość sprawdzenia, mamy to pół roku na decyzję o spadku, czy mamy możliwość sprawdzenia, czy ten spadek jest obciążony, czy nie? No niestety nie. Niestety nie. Można wykorzystać wszystkie możliwe instytucje, ale naprawdę ścieżka dochodzenia, czy były długi, w jakim rozmiarze były te długi, nie ma jakichś takich działań, które można by było podjąć. Natomiast w momencie, kiedy mamy postanowienie sądu o nabyciu spadku po zmarłym, możemy żądać wydania postanowienia przez sąd o sporządzeniu inwentarza, tak, majątku zmarłego. Wtedy zajmuje się tym najczęściej komornik skarbowy, który no ma inne możliwości prawne ustalenia rozmiaru majątku, jaki pozostawił po sobie zmarły i długów, jakie ten zmarły po sobie pozostawił. To sporządzenie i ten spis inwentarza, o którym możemy wnioskować do sądu spadkowego, jest o tyle istotny, że w momencie, kiedy dziedziczy, na przykład małoletni, tak, dziedziczy po zmarłym, i są długi, to będzie dziedziczył te długi do wysokości aktywów tego spadku, tak? Czyli warto jest znać, jaka jest aktywna masa spadku, czyli to, co jest wartością dodatnią i jakie są te długi. Bo owszem, odpowiadam odziedziczywszy, tak? Czyli nie odrzuciwszy spadku, odpowiadam całym swoim majątkiem za długi, ale tylko do wysokości aktywnego, tej aktywnej części spadku. Czyli jeżeli, no tak najprościej i bardzo matematycznie, jeżeli zmarły pozostawił po sobie majątek wart 100 tysięcy, a długi wynoszą 80 tysięcy, tak, no to odpowiadam tylko, tak, no tutaj akurat za cały dług będę odpowiadać, no bo masa aktywna to jest, tak, czyli na plus wyjdę powiedzmy te 20 tysięcy, ale może się zdarzyć tak, że ten dług to 200 tysięcy, tak? A więc odpowiem tylko do wysokości 100 tysięcy, bo takie były aktywa tego spadku. Ale niestety to pierwsze twoje pytanie, tak, nie mamy żadnych mechanizmów, które pozwoliłyby nam ustalić, jaki jest rozmiar długów. Najczęściej pozostawiane po zmarłych teraz długi to są wszelkiego rodzaju kredyty w parabankach, tak? Czy jakieś takie pożyczki, które są niespłacane, ten dług rośnie. Bardzo często trudno się jak gdyby udowodnić, że są to przeterminowane należności, ponieważ po drodze są postanowienia, wyroki egzekwowane już przez komornika. Trudno jak gdyby odkręcać te sytuacje. Ale trudno jest też rzeczywiście ustalić te kwestie. Ja tak konkludując rozumiem, że przyjęcie spadku niesie za sobą takie ryzyko, że jeżeli jest on zadłużony, to powiedzmy dostaniemy 100 tysięcy przedmiota, które musimy spieniężyć, a odpowiadamy jakby 100 tysięcy na przykład gotówką.
to na koncie, więc tylko że jakby wartościowo jesteśmy stratni w przyjęciu zadłużonego spadku, no tylko się nam ta forma mienia może zmienić na nieatrakcyjną dla nas, jeżeli nie odrzucimy takiego długu. Po przyjęciu spadku, tak, odpowiadamy swoim majątkiem za długi, tak? A zatem wierzyciel no, będzie robił egzekucję do naszego majątku. Tu jest kwestia tylko, do jakiej wysokości te I egzekucje będzie. Teoretycznie powiedzmy jest to 100 tysięcy do egzekucji z tego długu. Mamy to 100 tysięcy na koncie, to możemy na przykład dostać rozlającą się chatkę z 50 hektarami na Mazurach o wartości 100 tysięcy, a ktoś na to zabierze nasze 100 tysięcy gotówki z konta. Tak się może Na wydarzyć. przykład. Czyli jednak zawsze warto przyjmować spadki od osób znajomych, o których mamy pojęcie o sytuacji prawnej, finansowej, czyli od osób zaufanych. Spadków niespodzianek, raczej w takim przypadku warto się zastanowić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. I zachęcam Państwa do śledzenia naszych kanałów i zapraszam do oglądania kolejnych naszych edukacyjnych. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.